Cudownie, taki lekki zapach kiwi, cytrusa. Dlaczego durian jest tak niezwykłym owocem? Nie tylko ze względu na to, jak wygląda, ponieważ przedstawiony jest w formie wielkiej, kolczastej kuli, ale jest niezwykły i ciekawy głównie dlatego, że strasznie, strasznie śmierdzi. Jest on zakazany w wielu miejscach publicznych, można zobaczyć znaki zakazujące jeść duriana. Jesteśmy trochę przerażeni, ale chcemy udokumentować naszą reakcję. Tak, na króla owoców. Tak, durian jest nazywany królem owoców. Tajowie go bardzo lubią, zupełnie nie wiemy dlaczego. To kto Karolina pierwszy próbuje? Może ty. A może ty. Dobra, spróbuję to odpakować. Śmierdzi nawet przez tą folię. Cudownie. Jak na króla przystało. Dobra, teraz ja będę próbował. Robimy tu teraz zmianę ról i kamer. I tutaj kamera przychodzi do Karoliny. Powąchaj. Cudownie, taki lekki zapach kiwi, cytrusa. Naprawdę widać, czuć, że to król owoców. Jeśli będziecie w Tajlandii, musicie go spróbować. Nawet powąchać, to jest dobra, cudownie. Nie, a teraz poważnie. Śmierdzi jak stary bigos. Ucznę tak kawałek, bo to... Żeby... I teraz uwaga. Smakuje jak czosnek. To rzeczywiście jak na owoc przystało. Czosnek z cebulą. Podobnie też smakuje. Taki lekko podsmażany. Idealny do kotletów. Ma strasznie dziwną konsystencję. Jaka papka. Rozwala się w... Papka, o! Uwaga, tutaj łuska. Mamy fast boata. I tu duriana, i płynie durian. Wszyscy po duriana! Durian, proszę bardzo, wystarczy otworzyć i już się ruch dzieje. To jest król. Uwaga! To jest król. Teraz pora na Karolinę. Karolina, smacznego! Większy kawałek powarto, naprawdę. A jak ty to zrobiłeś? Urwałeś? Tak, urwałem kawałek. Cudownie. I teraz niam. Rozpływa się w ustach. Cebulka. Czosnek. To jest naprawdę dobre. Brakuje ci kotleta z Polski, powiedz. Naprawdę to smakuje jak stary czosnek. Niam. Ja nie wiem dlaczego oni to jedzą. To jest bardzo popularne tutaj. Zastanawialiśmy się, kto wpadł na to, żeby to spróbować. Po pierwsze przeraża swoim wyglądem. Jest kolczaste, nie mamy pojęcia jak to obrać. Po drugie okropnie śmierdzi. Jest niedobre. Ludzie są wariatami. Dzięki takim wariatom mamy takie wieżowce. Taki skytrain tu mamy. Tu mamy zwykłą ciuchcię. I fastboaty, który pewnie zaraz tu będzie, ten durian zaraz pewnie tutaj wyląduje. Pofaluje tutaj w wodzie. Chyba czas go spławić, co nie? No tak. No to spławiamy. Cały? A co? Dobra, to kawałek. Dla krokodyli, które tutaj żyją. Pa! I tutaj krokodyl już zjadł. To cudowna przygoda pod koniec naszego pobytu w Tajlandii. Warto było wydać te ostatnie Warto pieniądze, było. Naprawdę. Zeżarło mi 200 batów, żeby potem mógł wyciągnąć 500 batów, które potem musieliśmy wydać na różne głupoty, żeby po prostu nie... Spróbować duriana. Tak, żeby spróbować duriana i warto było. I wy też przyjeżdżając do Tajlandii spróbujcie tego przepysznego owocu, który Karolina poleca. Tak, jeśli lubicie czosnek, to... spalony z cebulą. Polecamy. Już w następnym odcinku odwiedzimy tatarską jurtę w Kruszynianach. Poznacie kulturę i kuchnię polskich Tatarów. A tymczasem zapraszamy Was do oglądnięcia naszych poprzednich filmów.